Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie z Klubu Komediowego. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie mieli małego poślizgu, także ci, którzy nas znają, bywają u nas w piwnicy przy Placu Zbawiciela, wiedzą, że jest to pewnego rodzaju zwyczajem. Stwierdziliśmy, że przeniesiemy to także do online'u. Ale możemy już teraz zacząć. Za chwilę zagramy dla Was, drodzy widzowie, spektakl improwizowany. I teraz pierwsze pytanie, ale zupełnie uczciwie odpowiedzcie nam na czacie. Czy ktoś z Was w ogóle po raz pierwszy będzie widział improwizację? Trochę nie wie, czego się spodziewać i tak naprawdę ściągnęło go nazwisko naszego gościa. Uczciwie, my to zniesiemy. Teraz to jest ten moment, żeby na czacie przyznać się do tego, a kto faktycznie nie wie, czym jest improwizacja, tylko powiem, że wszystko, co zobaczycie dzisiaj na scenie, będzie improwizowane, to znaczy, że wymyślamy to na bieżąco, na waszych oczach i uszach zapośredniczonych przez ekran komputerów i telefonów, a będziemy mieli wyjątkowego gościa, gościa, który również będzie z nami online, Martę Dymek. Ja nie bez powodu tak dzierżę tę książkę, ponieważ to jest nasz dzisiejszy... Marta Dymek i ta książka to są nasi bohaterowie dzisiejszego spektaklu. Jadłonomia po polsku, czyli jak jeść bez mięsa. I tu pierwsze kontrowersje, tracimy pewnie połowę widzów, którzy się tego nie spodziewali. Także Marta Dymek zdradziła nam, że kiedy poszukiwała przepisów, od których mogłaby się odbić, którymi mogłaby się zainspirować, przekopała stertę książek kulinarnych dostępnych w domenie publicznej. I to jest akurat bardzo istotna informacja, ponieważ właśnie domena publiczna jest tym kontekstem, dla którego tutaj się znajdujemy. Razem, czy nasz spektakl w zasadzie inauguruje kampanię Centrum Cyfrowego, która nazywa się, ma takie hasło, bez spiny, to wszystko legalne. I za chwilę zobaczycie krótką animację, która wam trochę więcej powie, gdzie szukać materiałów, których potem możecie użyć, w jaki sposób użyć, jak się nimi inspirować. Także ja na chwilę znikam, a was zostawiam z krótką, mniej więcej półminutową, edukacyjną animacją. Także hashtag bez spiny, już wszystko wiadomo. Bez spiny, mamy nadzieję, też będzie nasz dzisiejszy spektakl. Marta Dymek nagrała nam, przygotowała nam kilka nagrań, w których zdradza fragmenty swojej nowo wydanej książki, a także odkrywa kulisy jej powstawania, opowiada trochę o tym, jak się nad nią pracowało. I za chwilę zagramy, za chwilę usłyszymy pierwszy materiał. Ja odłożę książkę na miejsce, to jest też w ogóle ważny moment. Nasza niezwykle rozbudowana scenografia, specjalnie jakby warzywa były hodowane właśnie na ten wieczór. Także to tyle, jeżeli chodzi o bogactwo. Jakby to i 5 krzeseł, jakby na to starczyło budżetu, a reszta jakby zobaczycie. Więc za chwilę pierwsza inspiracja, którą przygotowała dla nas Marta Dymek. Ale zanim jeszcze usłyszymy, to jest jeszcze moment, w którym chciałabym wam, ponieważ to nie będzie monodram, uspokajam, to nie będzie mój monodram. Na scenie za chwilę poza mną pojawią się fantastyczni improwizatorzy i to jest moment, żeby ich teraz zaprosić na scenę, żebyście ich zobaczyli. Po kolei, tak jak się pojawiają, Hubert Skrzyński, tu można bić w domu, głośne brawa, szał, oklaski, Weronika Nockowska, Bartłomiej Magdziarz, oraz Bartosz Młynarski, brawa! Szaleństwo, jak się pewnie zorientowaliście, jesteśmy w pustej piwnicy, także brawa. Karolina Norkiewicz. Karolina Norkiewicz. Jak się pewnie zorientowaliście, jesteśmy w pustej piwnicy, także brawa biją nam ludzie, którzy zostali opłaceni. Po prostu dostaną wynagrodzenie za dzisiejszy wieczór, także wy również możecie nam wirtualnie bić brawa. Z nami dzisiaj na czacie jest Ewa Sen, która moderuje rozmowy z wami, także brawa, brawa dla Ewy. Ała, także królowa, może...
Także możecie, pierwszy żart za nami, na szczęście. Także możecie tam być z nami w kontakcie, komentować sceny, dopytywać, cokolwiek, na cokolwiek dzisiaj macie ochotę. I już nie przedłużając, i tu największe, ogromne brawa u was w domach i u nas w piwnicy, przed państwem z pierwszą inspiracją, bohaterka dzisiejszego wieczoru, Marta Dymek. Dzień dobry. Tak jak z reguły ludzie piszący książki, literaturę piękną, w takich sytuacjach siadają na tle swojej domowej biblioteczki, żeby pokazać, jak wiele mają książek, tak ja postanowiłam usiąść na tle swojej spiżarni i pokazać, jak wiele mam migdałów, orzechów, orzechów laskowych, żurawiny i innych luksusowych dodatków. I stąd z tego miejsca odczytam fragment Jadłonomii po polsku. Mówi się, że kuchnia polska jest bardzo mięsna. Trudno się dziwić. W końcu mnóstwo w niej mięsnych przepisów. Babcie od zawsze zaklinały, żeby zjeść chociaż kotleta, a do tego jest on, wszechobecny, schabowy. Choć jednak to wszystko prawda, nie wiadomo, co z tego wynika. Kotlet schabowy, wymieniany jako symbol rodzimego obiadu, przywędrował z Austrii i jest spolszczoną wersją sznycla po wiedeńsku. Daleko mu do kanonu polskiej gastronomii, o jaki upominał się Stanisław Czerniecki, autor pierwszej polskiej książki kucharskiej, który panierowanie kotletów ostro krytykował jako obce naszej kulturze kulinarnej. W to, czy mięso było podstawą diety, też można zwątpić, kiedy zajrzy się do klasyki etnografii lub przywoła dawne powiedzenie chłopie kurę, jak jest chory, albo jak kura jest chora. Z tego, co wiemy o diecie większości społeczeństwa żyjącego w Polsce, było w niej bardzo mało mięsa. Jadano kasze, żury, grzyby, olej lniany, groch, fasole, soczewice, bób oraz oczywiście masę ziemniaków. A mięso zdarzało się od święta lub wcale. Wracamy. Przez chwilę byliśmy w kuchni u Marty Dymek, a teraz wracamy na scenę w klubie komediowym. Za chwilę przed wami pierwsza improwizowana scena inspirowana tym fragmentem. Także, żeby mieć jakąkolwiek namiastkę tego kontaktu, ja krzyknę 3, 2, 1, wygłośno krzyknijcie impro w swoich mieszkaniach i za chwilę przed wami pierwsza, pewnie dosyć absurdalna i pokazująca naszą kulinarną niewiedzę scena. Uwaga, 3, 2, 1... Jakieś święto, że się odstawiłaś? Tak. Jest święto, bo żeś zjadł wszystko. Pierwszy raz. Tutaj sobie nie przepisuję jakichś zasług, po prostu byłem głodny, tak? Mhm. Cały dzień jeździłem taksówką i jestem głodny, tak? Tak, Arek, parę razy już byłeś głodny. Po treningu wracałeś, czy coś tam jakiś z kolegami się zagadałeś i wracałeś niejednokrotnie głodny i zjadałeś bardzo malutko, a tym razem zjadłeś wszystko i chciałabym się dowiedzieć, czemu nie jesteś w stanie mi po prostu serdecznie podziękować. Ja mam inne pytanie. Skąd wiedziałaś, że zjem wszystko? Bo chyba odwaliłaś się przed tym, jak ja zjadłem, więc jesteś ubrana już, tak? Tak. Odświętnie. Ale żeś mnie zdemaskował. Arek, jaki ty jesteś, tak, bo dałam bardzo dużo takiego mięsnego smaku, dużo zrobiłam. Co to znaczy mięsnego smaku? No, różne tam takie. Chcę, żeby to pozostały moje sekrety. Dlaczego ty masz... Jesteśmy małżeństwem już od 8 lat, a ty masz przede mną sekrety? Tak, bo boję się, że jak zdemaskuję to wszystko śmierdzącą jajkiem, sól i takie inne rzeczy, to że wtedy ty powiesz, że cię to nagle obrzydza, czy coś w tym guście. Chcę, żeby to były sekrety mojej kuchennej alkowy. Dobrze, rozumiem. Masz prawo do jednego sekretu. Czy mówisz, synu, że...
Że się nie kochacie? No nie, tato, dokąd jedziemy? Niech tata powie. Nie, no postójmy sobie jeszcze chwilę. No wiesz, gdzie się spieszysz? Dobrze, gdzie, ale co, z ja ojcem nie chcesz? Zawsze tylko przywieziesz ojca i odwieziesz z powrotem do zakładu. No nie. Dobrze, ale licznik bije, tato, naprawdę. Bo... Stać cię. Złotówę stać. To ja mam płacić za kurs ojca, że jak ojciec... A co ja mam płacić? Ja nawet nie mam karty. Jestem ubezwłasnowolniony. Tak, nie kochamy się. Jest... Coś. No a to źle, to źle. Jak ci kobieta gotuje, to nie wybrzydzaj, tylko potem podziękuj i idź do alkowy. Ja nie wybrzydzam, tato, ja po prostu boję się, bo ona mówi, że ma jakiś sekret w kuchni. Ja się boję, że tym sekretnym dodatkiem tą przyprawą to jest jakiś arszenik albo coś takiego. Spójrz na mnie. Matka nigdy mi nie gotowała. A jak się urodziłeś? Sam tego nie wiem. Jak to ojciec nie wie? Nie wiem. Matka też miała tajemnicę? No, nie byłem przy zapłodnieniu. Tyle powiem. To ja niepotrzebnie na ciebie mówię, ojciec. No, tak się już utarło. Dobra, będę płacił już za kurs. Zapłacę blikiem jednak. Nie, ale powiedz mi, tak? Powiedz mi, jaki jest sekret, żeby tyle lat byliście ze sobą, skoro ty wiesz, że matka cię zdradzała. Zawsze jadłem to, co ugotowała. Okej. Okay. Nie, to bez sensu. Kto przyjdzie? Kto przyjdzie? Nie wiem, ale strasznie pyszne. Jest doskonałe po prostu. Co to jest? Wątróbka? Pycha. Tak, to wątróbka. Wątróbka, brokuła, kretynie. Aha. W sensie smakuje przepysznie, naprawdę. Ja bardzo się od dziecka brzydzę się wątróbką. Arek, co się dzieje? W życiu nic miłego od ciebie nie usłyszałam. Jesteś piękna. Arek, wiele można o mnie powiedzieć, ale na pewno nie to. Jesteś piękna, chcę mieć dzieci i chcę być ojcem tych dzieci. Nie chcę żadnych więcej niespodzianek alkowych. Alkowych niespodzianek. Nie chcesz jeść? Nie, bardzo mi smakuje, totalnie. Dlaczego od razu myślisz, że ja coś ściemniam? Przecież jem, bo mi smakuje, naprawdę. Jest pycha, ekstra. Wątróbkę. No, syn mi się pochwalił, że będziecie się starali o dziecko. To może ja ci udzielę paru rad, jak ja z moim mężem, jak żeśmy do tego... Po prostu nagotowałam, rozumiesz, duży garnek bigosu, dodałam tam przypraw, dałam czomber, kmin, dużo mięsa, bo ja uznaję jednak taki, wiesz, żona bogato, jak już święto, tak? Jak już mam się starać o dziecko, to już świąteczny bigos. Wina podlałam, zanurzyłam się cała, rozumiesz, w tej kadzi bigosu, posiedziałam. Renatka, co ty robisz w kadzi bigosu? Czy ja czuję czomber i kmin? Tak. I bardzo dużo mięsa. Nie wiem, to znaczy nie rozumiem, dlaczego zgodziłam się na to wszystko. Po co się wtrącasz nie w swoją do końca rodzinę? Córka w bigosie wylądowała. Ja po prostu uważam, że trzeba przekazywać wszystkie polskie tradycje. Nie tylko gotowanie, ale także tradycje seksualne. Od królowej Bony trzeba było, kobieta, która chciała zrodzić dziewczynkę, była w rosole, a kobieta, która chciała zrodzić syna, była w bigosie. Wisisz mi za taksówkę. Blikiem płaciłem. I stop! Tu zrobimy chwilę pauzy, tak żeby państwu pokazać, więcej wyskalować, jak bardzo to będzie niedorzeczne. I jak bardzo... No, jakby padły już nazwy dwóch przypraw, także czujemy się rozliczeni gdzieś tam z tego. Ja tylko dodam, że kiedy rozmawiałam jakiś czas temu z Martą Dymek, to przyznała ona, że faktycznie w jej kuchni taką przyprawą numer jeden jest czarny pieprz. Także uważam, że dzisiaj jak padł czomber, to już żeśmy pokazali tak wyrazili swoją kulinarną elokwencję. Dobrze, także tak to będzie więcej wyglądało. Zapraszamy teraz na drugi materiał prosto z kuchni Marty Dymek. I na tym można by się zatrzymać. Powołać się na wiejski stół,
przemilczeć, że jego zawartość nie była dobrowolnym wyborem, przymknąć oko na rozpasanie warstw wyższych i ogłosić, że kuchnia polska była od wieków roślinna. Nie byłoby to aż takie wielkie kłamstwo. Bo starych wegańskich przepisów, czy to postnych, czy po prostu biednych, są tysiące. Ale z szacunku do kulinariów postanowiłam tego nie robić. W końcu jedzenie to równoprawna część kultury, a nie bezrefleksyjna rekonstrukcja. Uznałam, że odpowiedzi na pytanie o to, jak jeść, lepiej szukać w teraźniejszości i przyszłości, a nie w tym, co było. Kto z nas chciałby spędzać w kuchni kilka godzin, żeby przygotować jeden posiłek? Komu zależałoby na tym, żeby każde danie było jak najbardziej kaloryczne? Wreszcie, czy byłoby roztropnie opierać się na jadłospisach z czasów, gdy nikt nie wiedział o istnieniu witamin i nie przeczuwał powstania hodowli przemysłowych? Cokolwiek i jakkolwiek jedli nasi przodkowie, my tak jeść nie musimy. Z przeszłości wynika jedynie to, jak było, a nie to, jak ma być. Ta prosta myśl nabiera dla mnie szczególnego znaczenia właśnie teraz, kiedy badacze zgodnie podkreślają, że intensywna hodowla zwierząt ma ogromny wpływ zarówno na kryzys klimatyczny, jak i na ryzyko kolejnych pandemii. Wiem, że nie są Państwo na to gotowi i prawdopodobnie woleli po prostu, żeby Marta Dymek dalej kontynuowała, ale niestety musimy się wbić klinem bzdury w ten merytoryczny wykład, także za chwilę przed Wami kolejna scena improwizowana. Zapraszam na scenę. Tato, tu się bardzo wiele zmieniło od mojej poprzedniej wizyty. Owce... Nie tak cię wychowywałem. Czyżbym cię zawiódł, tato? Co tu robią? Owce, krowy, zające... No widzisz, tato... Co ty robisz? Co to jest? Polskie zoo? Uprawiasz sobie? Nie. Daję szczęście zwierzętom, które nie muszą czekać swojego końca w naszych trzewiach. Czy ty ratujesz zwierzęta przed śmiercią? Tak. Kradnę. Kradnę okolicznym hodowcom. Tak. No chodzi mi o to, żeby jak najwięcej żywych istot przeżyło, żeby skończyła się ta rzeź. Słuchaj, masz pożyczyć 50 zł ojcu? Tak, nie ma problemu. A na co ci, tatku? Na PKS z powrotem do Warszawy. Zostań tu ze mną. Ratujmy zwierzęta, ty i ja, ojciec z synem. Za późno. Za późno na tą relację, synu. Muszę ci powiedzieć, że jestem dosyć skonfundowana, bo do tej pory wyobrażałam, jakby miałam jasną ścieżkę kariery, tak? Rodzę się, pociągam od matki mleko, a potem rozumiesz, jak trochę podrosnę, to ląduję na talerzach Polaków. A jak dobrze pójdzie, to i może gdzieś za granicą, w takiej Austrii albo serio, w Austrii? Zawsze było moim marzeniem, żeby podróżować, a czy już jako, rozumiesz, kawałek po prostu mięsiwa, czy... Austria byłaby niesamowita. Są tam wysokie góry, Alpy. Co za ciekawy zając. Tak, ciekawy. Boże! Ciekawy całego świata. Nie wierzę, zając mówi. Tak, zając mówi, co się pan dziwi? Wystarczy zagadać. To jak w jakiejś takiej polskiej bajce. Nie, to nie... Nie, czy to Fontaine, Nie, to Rosjanie. A. Tam. A nie Francuzi? Nie, tato, nie znaczy cieszę się, że się wkręciłeś, ale nie rozumiem. Wyjeżdżasz z zającem do Wiednia? Czy to nie zabrnęło za daleko? To jest ona! Dobrze, z zajączycą? Z zajączycą, tak, w Wiedniu jest... Guten Tag, Ausweis bitte. Guten Tag. Cicho, ciszej, ciszej. O, spreche. Nein, nein, nein. Salat, salat. To jest moja żona. Tak, ale chciałabym coś pojeść. Ma zajęczą wargę, taka choroba. A, Frau, mit Wargen. Ja.
Poprosimy pokój normalny, duże małżeńskie łóżko i dużo sałaty. To jest celnik, moja kochana. Ale też prowadzę hotel tutaj w pobliżu. Nie miałam lekcję tego niemieckiego. Nie, nie ma takiej możliwości. Nie, nie polecę na twoje wdzięki. Nie, nie może być tak, że będę jednocześnie szwagrem swojego ojca. Nie, nigdzie z tobą nie pojadę. Nie, nie ma mowy. Zostaw mnie, bo cię zeżrę. Rozumiesz? To idzie nie w tym kierunku. Good morning, passport please. Business or pleasure? Business. Pleasure. Stop! Przyznam, że do końca nie rozumiem jakby w czym, jakby co nie pasuje, jakby czy strój sznycla jest niedopasowany? Jakby nieprzewiewny po prostu? Nie, nie, spoko, strój jest ekstra, nie? Tylko dlaczego ja zawsze na Halloween mam gorszy strój, tak? Ja jestem za sznycla, a ty jesteś za pasterkę. Za seksowną pasterkę, a jestem tłustym sznyclem. Chcesz mi coś powiedzieć? Nie, no bo jak, razem jako para po prostu, wiesz, wchodzimy, jakby edukujemy naszych znajomych, tak? Mhm. Zachęcamy ich do bycia weganinami, weganami, także wiesz. Bo ja jestem brzydki, tak? Dlatego jestem sznyclem, tak? Nie mogłeś mi dać chociaż jakiejś panierki czy coś, żeby być bardziej atrakcyjnym? Nie wiem, pastereczko? Ale panierka z tego wszystkiego jest jakby, w sumie masz rację, bo jakby panierka jest najbardziej jakby kaloryczna. A teraz w ogóle laski mają, w ogóle ludzie generalnie mają fiołę, jeżeli chodzi o liczenie kalorii. Także gdybyś faktycznie mógł sobie zrobić Ola, jakiegoś... Ola, co się między nami dzieje? Taką filcową zasmażkę. Dlaczego bardziej ci zależy na tym, żeby edukować naszych znajomych, a między nami nie ma? Bo jesteśmy z Wilanowa i mamy misję, tak? Ja jestem z Wilanowa, ty przyjechałaś do Poczna. Kochanie, posłuchaj, musimy coś zrobić, żeby uniknąć tej pary, która, wiesz, zawsze nachodzi w każde Halloween. Kotlet? Tak, zawsze swoje problemy przenoszą na innych problemy. Wiem, kotlet, nie? Jest ciężki i bardzo źle się z nim tańczy. Nie ma jak w ogóle objąć ani nic, a ja czuję, że pastereczka leci na ciebie mocno. Prawda? Tak, dlatego... Ding dong, wyznanie albo psikus. Zaraz otworzę drzwi, być może. Ding dong. Na pewno są. Sznycel i pasterka. Słuchajcie, no naprawdę chciałbym was dzisiaj zaprosić, ale moją żonę zmogło. Tak, i jestem wielkim hot dogiem. I co? I też edukuję, jak ktoś przychodzi. I nie damy wam pieniędzy, bo nie wiadomo na co je wydacie. Elwira, jakby nigdy nie było ci dobrze w czerwonym, a jakby... Może ja pójdę z cukierkami po okolicy. Może ja się przejdę z... Jakbym totalnie, gdybym miała już wybierać, to naprawdę jakby możesz szukać innych zamienników. To nie musi być po prostu ordynarna paruwa wypchnięta w bułę. No. Tak, to, to jest wiele składników. Jest ogórek, jest cebulka uprażona. Czomber. Może i czomber. I w ogóle bardzo popularna... Słuchajcie, co by się stało, gdyby pastereczka włożyła hot doga do koszyczka i poszła dalej? A ja bym zaprosił pana kotleta i byśmy wypili piwko. O, super, do sznycla piwko. Nie, to byłby straszny seksizm. My też chcemy pić alkohol. Okej, posłuchaj, nie spodziewałem się, że założysz hot doga. Dobra? Wiem, to była moja własna krucjata przeciwko... Nie spodziewałem się, że założę hot doga. Powiem ci, że w zasadzie wygląda dosyć, samej trudno mi to powiedzieć, ale dosyć apetycznie w tym stroju. No, oczywiście. Przestań, jak jej musztarda kapie. Tak, kapie. Myślę, że jest tam też sos Tysiąca Wysp. Tak, jest Tysiąca Wysp, tylko że upchany, tak wiecie. I muszę powiedzieć, że zamiana partnerów ze względu na płeć, bez względu na płeć, jest bardzo silnie zakorzeniona w polskiej kulturze. To, że kiedyś jakoś było, nie znaczy, że nie może być tak w przyszłości. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie, profesor Lew Starowicz. Stop! No jakoś nam się ta kuchnia połączyła z tematami intymnymi. Przebija się, prawda? Alkowa, teraz Lew Starowicz. Także... To jest moment, żeby trochę znowu wrócić na ziemię merytoryki. Także ponownie przed państwem Marta Dymek, Jadłonomia po polsku.
Dlatego w tej książce, drodzy czytelnicy i czytelniczki, nie próbuję odtwarzać kuchni polskiej. Zamiast tego dzielę się przepisami na dania po naszemu. Pełne znajomych smaków i łatwo dostępnych składników. Proste, szybkie, raczej tanie i zdrowe. Uporządkowałam je w 6 rozdziałach, bo czuję, że tak naprawdę doświadczamy więcej niż 4 pór roku. Jest przedwiośnie, żmudny okres, kiedy warzywa korzeniowe, podobnie jak nasze siły, są już na wyczerpaniu, a do nowalijek daleko. Oraz trochę zapomniane polskie przedzimie. Przejście z jesiennej obfitości do zimowych braków. Potrawy ułożyłam intuicyjnie, od śniadaniowych do obiadowych z deserami na końcu. Postanowiłam ich nie szufladkować, bo przecież często na obiad jemy kolację z poprzedniego dnia, w sobotę śniadanie jemy w porze obiadu, a i tak nie wiadomo, jak nazwać posiłek, który pakujemy sobie do pracy. I niech tak będzie, bo po polsku to o nas i dla nas, na miarę naszych czasów. Zainspirowani tym, przed Państwem kolejna improwizowana scena. Co robisz? Co kurwa robię? Kop w ziemi, debilu! Przepraszam. A tak dłońmi? Nie... Janko, pan nie dał łopaty, to kop dłońmi. Kiedy... Ja bym chciał wyjechać do miasta, ja bym chciał się uczyć muzyki. Co? Muzyki. Muzyki? Tak, ja bym chciał grać... Chcesz złapać rytm? Może jeszcze skrzypce chcesz, co? Bardzo bym się ucieszył. Marzą mi się, wie papa? Tak? Tak. Chciałbyś iść w tą stronę? Nie, papo. Wymień 7 mus głównych. Po łacinie. Po łacinie? A. O! Nie jestem w stanie, kiedy papa tak na mnie napiera. Też kiedyś byłem inteligentny, rozumiesz? Co się stało? Ożeniłem się. Matka miała kawałek ziemi. I jest tutaj ciągle przedzimie, rozumiesz? Nigdy nie możemy dokopać się do tej ziemi, bo jest zawsze zamarznięta. Nic tu nie rośnie. Tato, truli polówka nas może uratować. A, banały. Obserwowałam cię. Zrobiłeś sobie przerwę o godzinie 14 i nie wiem do końca na jaki posiłek i nie wiem skąd miałeś posiłek. Bo dobrze wiesz, że znalazłem. Dzisiaj... Miałem jedną schowaną rzepę z zeszłego roku. O. Co ty na to? Dobrze wiesz, że dzisiaj miałeś mieć... Karny piątek? Postny piątek? Co to znaczy postny piątek w życiu, żeby, w którym jem tylko rzepę? Żebyś się zjednoczył z ziemią, rozumiesz? Myślisz, że mi to łatwo przyszło? Bycie dziedziczką na 3 metrach kwadratowych ziemi? I to są właśnie Suwałki. Zaraz możemy spotkać Suwalszczan, rodowitych Suwalszczan. Suwałki to region... gdzie panuje pogodowe, jak i emocjonalne przedzimie. To znaczy jest naprawdę chłodno, ale nie tak zamarznięte, żeby poumierać. Zważyłam brukiew, którą wczoraj wykopałeś. No i co? Nie zgadza się z moimi obliczeniami. Powinno być 5 główek, a były 4. Kogo ty chcesz oszukać? Chcesz mnie oszukać na... Marzena! Nie chcę cię oszukać, rozumiesz? Mam dość Suwałek, mam dość tego życia. Nasz syn chce być muzykiem. Tato! Jest ratunek! Przyjechali ludzie z miasta, oglądają Suwalszczyznę. Ja mam pomysł na biznes. Weźmy tą brukiew, jarmuż i te inne rzeczy. Mamy jarmuż? Tak! Nie wiedziałem nic o tym! Przecież mogliśmy zrobić... Ba! Mamy awokado! Już zaczyna działać. Odpaliłem wielką farelkę, która zmieni uczucia i pogodę w Suwałkach. Na młodego Janka już hula. Do tej pory nie znaleźli ciała. Ojciec stoczył się w kierunku działki sąsiada i przepadł. A ja miałem taki pomysł z tatą na biznes. Był tylko ślad, zostawiony przez turlające się workowate ciało. Tata zawsze był workowaty. Czekałem na pana. Gdzie jestem? Na Antarktydzie. Przeleciał pan. Ziemia jest kulą. O nie! Stop!
O, czy jesteśmy gotowi do kolejnej sceny? Jezu, powiem ci, że w ogóle kocham te nasze brunchowe przerwy. W ogóle kocham ideę brunchu. Znaczy, brunchowa przerwa, brunch. O, z tym się tak strasznie kojarzy weekend. A najbardziej w ogóle lubię te stoły, na którym są porozkładane, wiesz, potrawy. Mimoza. Że po prostu, wiesz, podchodzisz, nikt cię nie liczy. Po prostu masz jeden talerz, tak jak jesteś jednym nikt bytem. Nikt nie sprawdza, ile wypiłaś. W sensie, że jednym bytem możesz sobie wziąć chleb razowy, białe pieczywo, jak masz fantazję. Wymieniana jest butelka, jak się opróżni na pełną. Czy to nie jest idea brunchu? Przyjść i się najebać. Przepraszam, że tak wprost, ale to nie, chodzi o... Nie, mówimy z klasą, tak? Przyjść i pić. A to właśnie to chodzi o konsumpcję, ale szeroko rozumianą. Jak dużo zjesz, to możesz pić i pić. Ale zjadłaś coś pomiędzy? Znaczy jakiś... Twaroże z rzodkiewką i ze szczypiorkiem. Kocham nowaliki. Nie, zjadłam coś porządnego. Dobry podkład, tak? Cztery jajka. Błagam cię, nie mów, że surowe. Nie, normalne. Po wiedeńsku coś takiego w szklance. W sensie duszkiem wzięłam, bo nie chcę za dużo czasu marnować na jedzenie. Lubię pić. Przepraszam cię, ale... Musisz chyba opuścić nasze koło brunchowe. Ani mi się śni. Jakby... To jest moja jedyna dobra okazja na fajny kamuflaż. Wiesz co, niedziela o godzinie 12 to jest porządna pora, tak? Wokół nas tak, są porządni ludzie. Tak, to czemu jesteś w kościele w tym czasie? Z jakiegoś powodu chcesz być tu ze mną. O, cztery jajka, siema. Okay. Nie wiem kto to, nie pamiętam. Ale chyba mu się podobam przez mój spust. Pani Marzeno, wezwałem panią do gabinetu, ponieważ po raz kolejny wraca pani z brunchu. Ewidentnie na rauszu. Co pan mi temperaturę mierzy? Znaczy, no nie chodzi do końca o to. A co, chce pan mój paszport? Pracy. Nie potrzebuję paszportu. Chciałbym, żeby przestała pani pić w przerwie w pracy. Dobrze, co? Nie, żartuje pan. Ja wiem, że to nie jest super ekscytujące miejsce pracy. Jesteśmy firmą rachunkową, ale jednak no... Proszę pana, czy ja zrobiłam jakiś błąd kiedyś? Czy ja na przykład pomyliłam jakąś cyfrę kiedyś? No, na przykład nie. Byłam w HR-ach i zeznawałam przeciwko tobie. Tak domyśliłam się, dziękuję uprzejmie. Jakby pokazałam wszystkie nasze relacje z Instagrama, na których byłaś po czterech jajkach. Nie ma problemu, ciekawa jestem, kiedy sobie znajdziesz inną przyjaciółkę i gdzie? W kościele, powodzenia. Jestem prawnikiem tej pani i chcę powiedzieć, że możecie nas pocałować w dupę. Ona piła prosecco, a nie alkohol. Okej. Cóż, ta scena wiele powiedziała o mojej relacji z Weroniką, a znacznie więcej o Weronice. Także jeżeli ktoś zobaczy Weronikę w niedzielę na mieście na brunchu, to wiecie, że na pewno jest już po czterech jajkach w szklance. Bela, nie wychodź! No i niezwykle jakby istotna wiedza, którą jakby, bo my też jakby lubimy jakby uczyć przez improwizację. Prosecco, to nie alkohol. Dobrze, przełamię ten moment awkwardu i zaproszę was do obejrzenia kolejnej inspiracji Marta Dymek. Poproszono mnie, żebym podzieliła się inspiracjami, jakie towarzyszyły mi podczas prac nad książką Jadłonomia po polsku. I chociaż trochę obawiam się, że słowo inspiracja jest zbyt duże i zbyt mocne, może nieadekwatne do książki kucharskiej, to postaram się odpowiedzieć na to pytanie. No i zaczynam. Pierwszą rzeczą, jaka przyszła mi do głowy, to jest moje odkrycie wstępu do książki Kuchnia Jarska Jana Kazimierza Czarnoty. To jest książka wydana we Lwowie na początku XX wieku. I w tym wstępie autor pisze, że wiele osób obawia się o to, że kuchnia jarska jest zbyt mało wyszukana, zbyt mało wykwintna i że tak być nie musi. I on w tej książce właśnie chce się z tym mitem rozprawić. I to wydało mi się tak prześwietne,
poczułam się bardzo tak blisko z Janem Kazimierzem Czarnotą, ponieważ wnioskuję z tego wstępu, że sprawa mięsa była dla niego naprawdę ważna i że podchodził do tworzenia książek kucharskich jako do, jak do takiego działania, które jest takim działaniem społecznym. To znaczy, że promując jedzenie mniejszej ilości mięsa lub niejedzenie tego mięsa, chciał zrozumieć, czego jeszcze współcześni mu Polacy i Polki się boją lub czemu są najbardziej niechętni w takim sposobie jedzenia i o tym pisać. Pokazywać kuchnię właśnie z tej strony, jaka wtedy była lubiana. I pomyślałam sobie, że chociaż dzisiaj jest kompletnie odwrotnie, bo raczej dużo osób, skądinąd słusznie, boi się, że kuchnia roślinna może być zbyt wydziwiana, zbyt karkołomna, czasochłonna, może opierać się o zbyt wyszukane składniki. To jednak, że to podejście, w którym się stara przyglądać światu takiej rzeczywistości społecznej i w niej szukać odpowiedzi, wydało mi się bardzo, bardzo fundamentalne dla pracy nad tą książką, no i bardzo chyba właśnie inspirujące. Państwo tutaj nie widzieli reakcji, które towarzyszyły improwizatorom podczas słuchania tego fragmentu. Na każdą wzmiankę o tym, że właśnie bez mięsa twarz Bartka Młynarskiego wykrzywiała się w niesamowitym grymasie. Tak, Bartek być może jeszcze zaprezentuje dzisiaj tę minę i niedowierzanie. Myślę, że potem to Bartek właśnie dostanie egzemplarz książki Jadłonomia po polsku i będzie nam relacjonował... Będzie zmieniał swoje życie i relacjonował nam swoje postępy w tym przekonywaniu się do kuchni roślinnej i kuchni wega. Także przed wami kolejna scena improwizowana. Dzień dobry, panie Bartku. Dzień dobry, panie Bartku. A, pana publikacja. Proszę siadać. Tak, tak, tak. A widzę, że pan wprowadza w życie to, co pan promuje. Proszę pana, bardzo chętnie wydalibyśmy w naszym wydawnictwie pańską książkę. Jest pewien problem. Moim zdaniem, zdaniem naszego zespołu redaktorskiego, promowanie książki, która wspiera nie picie wody po to, żeby jej było więcej na ziemi, to jest opaczne w ogóle zrozumienie idei... Przepraszam, muszę trochę spuścić wody z ciała. Pan i tak się ledwo porusza, panie Bartku. Ja nie chciałbym mieć pana na sumieniu. Woda wyschła, muszę ją wykruszyć, przepraszam. Czy to jest prawda, co o panu piszą? Że pan się składa z wody tylko w 30% już? To jest tajemnica, ale tak. Wie pan, no my po prostu uważamy, że to jest zbyt radykalne ekopodejście, że pan jest jednak pewnego rodzaju ekoradykałem. Chcę zrezygnować z mojego jestestwa z wody i wyeliminować mięso. Okej, rozumiem. A może pan rozwinąć tę myśl, żeby zlikwidować miejscowości, pozmieniać nazwy, tam Las Woda i tak dalej? Panie Romualdzie, no nie wiem do końca, co mam powiedzieć na to, jak prowadzi pan swoje wydawnictwo, gdyż no, z tego, co rozumiem, chce pan wydawać książki, które nie są na papierze, a w myślach, tak? I już w ten sposób chce pan uratować drzewa, z których produkuje się papier, chce pan uratować, prawda... Absolutnie tak. Pierwsze to jest walka z bezrobociem. Mhm. Będziemy tak zwanych napamiętniaków mnożyć. To znaczy ludzi, którzy będą uczyć się książek na pamięć i będą biegać i mówić je ludziom, żeby oni ich mogli wysłuchać. I nie, że audiobooki, że pliki, że 5G. Nic z tych rzeczy. Ludzie po prostu będą się uczyć na pamięć książek. Do Quo Vadis będziemy potrzebowali około 60 gimnazjalistów, ale już są chętni. Panie Kazimierzu, jeśli ja dobrze zrozumiałam, to pan ma bank, pan udziela kredytów, tylko że pan to proponuje w taki sposób, żeby broń Boże w tym nie było pieniędzy. Nie, tak? Ma żadnych pieniędzy. To znaczy, że na przykład jak ktoś chce wybudować dom, to tam po prostu daje 5 osób i one będą budować tej osobie dom. Mam kredyt, już 5 gimnazjalistów, którzy są gotowi właśnie budować taki dom. Znaczy, mi się to wszystko bardzo podoba, tylko pytanie, czy to... No, pani uprawia bardzo współczesną formę dziennikarstwa, mianowicie zdecydowała pani zabrać, po prostu odebrać sobie samej głos i jakby to już się dzieje teraz w Polsce. Jestem wyparowaną wodą. Liczyłam.
Długo czekasz? Oj, na ciebie. A. Ale co, że na Radek? Mnie. Tak. Oj. Karolina? Aha. Jesteś tak piękna jak na zdjęciach. Znaczy, dosiądziesz się, czy ja mam... No właśnie, chodź może tutaj, bo lepiej nas będą łapać światło z okien. Chodź, zapraszam. Znaczy nie, poczekaj. Pierwsza gafa. Siadaj sobie. Wow. To jakby... Jeszcze chcesz? To mogę jeszcze. Spokojnie. Wygodnie ci? Tak, tak. Ekstra. Super maniery w ogóle. To tak, nie wiem... W jakimś kursie, czy muszę jakoś nadrabiać. Nie, muszę po prostu jakoś nadrabiać, więc nadrabiam manierami, bo wyglądam jak wyglądam, więc stwierdziłem, że będę super grzeczny. Jesteś bardzo inteligentna. Godzina później. No i jakby stwierdziłam wtedy, że jednak zrezygnuję z Amazon, znaczy z Prime Video, bo jednak 3 streamingi to jest dużo. O, to jest niesamowite, jak długo można mówić o platformach streamingowych. Dwie godziny później. Cóż, generalnie w ogóle, wiesz, jakby zadawałam sobie pytanie, czy Windows, czy iOS. No i jednak po takich długich, jakby, wiesz, długich, jakby sama sobie zadawałam te pytania i jakby długo rozmyślałam. Niesamowite, jak długo można mówić o tym, na czym lepiej pójdą Angry Birds. No. 30 lat później! Wolałbym nie opowiadać ci o swoich rodzicach. Powiem ci tylko, że nie mieli szansy spłodzić kogoś interesującego. Także to, co będę chciał poruszyć w twojej duszy, to litość. Stop, stop. To był jakby krótki kurs, jeżeli chodzi w ogóle o wiedzę kulinarną, a także o wiedzę, jak randkować. Jakby tyle w jednym wieczorze, tyle wiedzy. Jak widać, jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach. I przed wami kolejna, ostatnia już odsłona. Marta Dymek przed państwem po raz ostatni tego wieczoru, a potem jeszcze my raz wjedziemy z jakimiś absurdalnymi komentarzami nawiązującymi luźniej, tudzież precyzyjniej do tego, co usłyszymy. Marta Dymek, Jadłonomia po polsku. Zapraszam. Przepis, który powracał w różnych momentach historii, w kompletnie różnych książkach, gazetach, czasopismach czy broszurkach, był przepis na babkę majonezową. I za każdym razem, kiedy go widziałam, wydawało mi się, że to jest przepis, który brzmi trochę retro, ale jest bardzo użyteczny i adekwatny na XXI wiek, zwłaszcza dla wegan. Dlaczego? Ano dlatego, że w tradycyjnym cieście tworzy się emulsja, najczęściej z jajek, oleju lub cukru i innych jeszcze składników, i tą emulsję łączy się z sypkimi składnikami. Natomiast babka majonezowa korzysta z takiej mądrości, że majonez już jest gotową emulsją. I ten na początku może trochę dziwnie brzmiący przepis jest bardzo prosty i wykorzystując gotowy majonez sprawia, że nawet osoby niewprawione w gotowaniu sobie z nim poradzą. I właśnie dlatego postanowiłam z tej receptury i z tego pomysłu skorzystać w tej książce, bo podobało mi się, że przepis sprzed wielu dziesięcioleci dzisiaj z zupełnie innych pewnie powodów może być przydatny, użyteczny i wygodny w kuchni. Tym kulinarnym akcentem, czyli babką majonezową, przepraszam, babką majonezową zwieńczymy dzisiejszy spektakl. Mamy nadzieję, że cały czas jesteście z nami w zaciszach swoich mieszkań, blisko lodówki. Przed wami po raz ostatni dzisiaj babka majonezowa. Zapraszam. Ci jak on ucierał te jajka. Wiesz co? No. Trzeba to wszystko przyspieszyć.
Wiesz, o co chodzi? Przyspieszyć? Tak, niektóre rzeczy trwają bardzo długo. On ucierał jajka i ty teraz do niego coś napiszesz i później on się po miesiącu odezwie i w ten sposób ty nie weźmiesz ślubu przed 40, więc jakby to musi być taki, wiesz, taki instant, taki fix, taki już. Takie natychmiast. Więc ja zobaczyłam, ale... że ty widzisz, jak on uciera jajka. Ja napisałam mu list, podpisałam twoim imieniem i spodziewałam się pierścionka jutro. A? Wow. Wow, jakby... Wiem, że liczyłaś na randkowanie, ale to jest nuda. Nie wiem, stary, wiesz co, dostałem od niej list. Zobaczyłem, jak uciera jajka, nie? Jakby nie było w tym nic specjalnego, nie? Jakby, ale jakby mam się oświadczyć? Jest dołączony pierścionek za mnie. Są tylko komplikacje. Okazało się, że gość nie wierzy w siebie. Znaczy wydało mu się to wszystko jakieś banalne i tak dalej. To kulinarna miłość korespondencyjna mnie wykańcza, aż łatwiej byłoby do skazanego pisać, rozumiesz? Ej, słuchaj, ciągle jej koleżanka do mnie pisze, coś w niej jest. Jest bardzo zdesperowana chyba, wiesz? Bardzo tak, bardzo jej koleżanka swoją... O, jej koleżanka, tak bardzo chce zaślepić swoją pustkę życia chyba. Ona mówiąc... chyba tak, ona chyba ma jakieś właśnie braki i coś... Wiesz co, mam takie przeczucie, coś mi mówi, że po prostu... Coś tu jest nie tak, tak? Jakby ta relacja zaczyna być dosyć zjełczała i także ty jakby nagle mam wrażenie, że do swojego pustego słoiczka miłości zamierzasz teraz łyżką że... po prostu napakować, rozumiesz, danie z mojego talerzyka. To, że coś jest naturalne i nie ma konserwantów, nie znaczy, że... No właśnie, co nie znaczy? Że musi się szybko zepsuć. Nie oświadcza się jej koleżance, pani koleżance. Tak? Tak. To proszę, to wejdź do lodówki i czekaj tam, tam gdzie jest najzimniej przez 3 miesiące. Dlaczego mam to zrobić? Bo to jest metafora, tak? A, inteligentna kobieta. A, tak. Ale nie, nie, nie zwiedziesz mnie. Musisz iść do więzienia. Wyjdzie pani za mnie. No w życiu najbardziej cenię przyjaźń. Po co? I co? No hejtnąłem się, kurwa. Ale co, przejmie twoje nazwisko? Też będzie Kielecka? Winiarska Kielecka. Dobra, słuchaj. Z moim kumplem informatykiem wprowadziliśmy pewną apkę. No. Myślę, że będziemy bogaci. Wprowadziliśmy przepisy dla idiotów. O. Zaczęliśmy od keczupowego kopca kreta. Aha. Dlatego, że Polacy wszystko jedzą z keczupem. Aha. Zwłaszcza od kiedy jest ta reklama z rysiem z kanu. Keczup! Keczup! Kopiec. Nie, naprawdę? Naprawdę, słuchaj, to po prostu żre jak domestos, rozumiesz? Po prostu wszyscy się pod to podłączą. Ludzie rezygnują z Tindera, żeby mieć wolne i z TikToka, żeby mieć wolną pamięć w swoich smartfonach, żeby podłączać się pod naszą aplikację. Musztarda! Musztarda! Dziad! Musztardowy dziad! Co ty robisz? Nie było takiego przepisu! Jest tylko kopiec! Keczupowy kopiec! Słuchaj, nie jest dobrze. Konkurencja nie śpi, wiesz? Jest ktoś, kto wynalazł coś głupszego, a poza tym Jarosław Kret postanowił nas pozwać, że niby tylko on jest kretem, rozumiesz? Powiem ci, że... Nie wierzę w to, co powiedziałem. Znaczy powiem ci, że jestem w ogóle pod wrażeniem tego, ja w ogóle słyszałam, że to się wymknęło spod kontroli, tak? Totalnie! Ludzie w ogóle wpadają, rozumiesz, wykupują na potęgę w sklepach małych, w dyskontowych, rozumiesz, wszystkie... Hej! Ty, musztardowy dziadzie, to ja, majonezowa babka. Oho. Wiesz, co z mną? Zobaczmy się w sos tysiąca wysp! Drodzy Państwo, uprzedzaliśmy, że to się... Jesteśmy improterrorystami. Jeżeli nie wpłacicie na nasze konto 250 tysięcy euro, będziemy robić to dalej. Także bardzo Wam dziękujemy. Jakby nic głupszego już dzisiaj chyba nie zagramy. Także myślę, że to jest dobry moment. My będziemy mieć potem jeszcze długo niesmak. Potem co tutaj keczupowy kopiec...
Swoją drogą ciekawe, czy być może są takie przepisy, być może kiedyś, dawniej, faktycznie, może nie keczupowy, a pomidorowy kopiec, tudzież musztardowy dziad. Co istotne, być może, gdybyście zagłębili się w zakamarki domeny publicznej, być może znaleźlibyście takie przepisy. I tu zgrabnie, powiedzmy, przechodzę do podsumowania, w którym chciałabym podziękować Centrum Cyfrowemu, które nas zaprosiło, żebyśmy, no pewnie teraz trochę żałują tej decyzji, ale zaprosiło nas, żebyśmy zainaugurowali kampanię, akcję, projekt bez spiny. To wszystko legalne, także gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej, co znajduje się w domenie publicznej, z czego można korzystać, na jakich prawach, na jakich licencjach, to wpiszcie w internet hashtag bez spiny albo odwiedźcie stronę otwartakultura.org / bez spiny i tam już dowiecie się dużo więcej merytorycznych, mądrych rzeczy. I na koniec jeszcze wszyscy tutaj chcielibyśmy przeprosić Martę Dymek za to, co zrobiliśmy dzisiaj. To ja wykorzystam ten moment, żeby jeszcze raz zachęcić. Także jadłonomia po polsku. W ten sposób można zrekompensować Marcie to, co tutaj się dzisiaj wydarzyło. Mamy nadzieję, że nie zniszczyliśmy tych przepisów, a jedynie zaostrzyliśmy wasz apetyt na to, co znajduje się w tej książce. Raz jeszcze przed wami, to jest ten moment, że musimy publicznie ukazać raz jeszcze swoje twarze i unieść to upokorzenie przed wami ukrywający się za warzywami i roślinnymi elementami. Wystąpili dla was, to jeszcze podsumuję, Bartosz Młynarski, Weronika Nockowska, Bartłomiej Magdziarz, Hubert Skrzyński, Karolina Norkiewicz. Z nami na czasie dzisiaj Ewa Sęk. Bardzo dziękujemy całej ekipie, która tu z nami, całej ekipie 5 osobom, która tu z nami. A, przepraszam. Bartek, już dość. Pan Japa już do ciebie dzwoni. Także jeżeli ktoś z państwa czuje się szczególnie oburzony tym, co tutaj zobaczył, czuje, że stracił godzinę swojego życia, zapraszamy, mamy do rozdania darmowe rzodkiewki, główki kapusty i kalafior. Arbus jest zarezerwowany, także proszę jakby tutaj powstrzymać swoje nadzieje. Tylko polskie warzywa. Dziękujemy raz jeszcze. To był Klub Komediowy Centrum Cyfrowe oraz bohaterka, inspiratorka naszego dzisiejszego wieczoru, Marta Dymek, jadłonomia po polsku. Dziękujemy serdecznie, kłaniamy się, nie wiem, do każdej do innej kamery prawdopodobnie się dziękujemy. Dziękujemy, dobranoc.